Ma alpejski, tyrolski rodowód, bo pochodzi z Innsbrucka, gdzie w zeszłym roku przyszedł na świat. Od teraz mieszkał będzie w śląskim ogrodzie zoologicznym, a mowa o ssaku drapieżnym, największym z rysi rysiu euroazjatyckim. Rysie są to największe koty dziko występujące w Europie. W Polsce są gatunkiem ściśle chronionym, w chorzowskim zoo nieobecnym od kilku lat. Teraz ryś będzie cieszył się pewnie dużą popularnością, bo powszechnie wiadomo, że wszystkie ryśki to porządne chłopy. Fatima Orlińska. Liczebność populacji rysi w Polsce szacuje się na około 200 osobników, dlatego został on objęty ścisłą ochroną jako gatunek wymagający. Większość z nich żyje na wolności, a dwie dekady temu definitywnie wyłączono go ze spisu zwierząt łownych. Do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego trafił nieprzypadkowo, gdyż ten jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, w ramach którego działają różne plany hodowlane i księgi rodowodowe. Taka jest prowadzona między innymi dla rysia. Naszą wolą było to, by aktywniej uczestniczyć w tym programie, bo rola ogrodów nie polega już tylko i wyłącznie na ekspozycji zwierząt. My jesteśmy takim żywym bankiem genów, zależy nam na utrzymaniu i rozwijaniu populacji danych gatunków. Tak jest w przypadku na przykład rysia. Planowaliśmy rozbudowę wybiegu dla rosomaków i dla rysi w miejscu starych woliet, które tutaj znajdowały się. Rozbudowa tych woliet była konsultowana z koordynatorem księgi rodowodowej. Projekt został przedstawiony, powierzchnia jaka tutaj będzie. Zostało to zaakceptowane. Co pozwoliło zarekomendować właśnie samca rysia dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Ten do Chorzowa trafił z Austrii w piątek, więc jeszcze przychodzi proces adaptacji w nowym miejscu. Młodzieniec w maju skończy rok, a niedługo po tym trafi do niego samica ze Szwajcarii. Opiekunowie liczą, że para przypadnie sobie do gustu i z czasem pojawią się młode, które w przyszłości trafią na wolność. Nie wymaga żadnej jakiejś takiej dodatkowej uwagi, no ale na pewno w pierwszych dniach zawsze staramy się jak najlepiej poznać naszego podopiecznego, dowiedzieć się czegoś więcej o nim, jaki ma charakter, bo każdy zwierzak się jednak różni. Na tę chwilę możemy powiedzieć, że jest ciekawski, nie jest wystraszony. No na pewno będzie potrzebował troszeczkę czasu na aklimatyzację, ale liczymy, że się dobrze dogadamy. Rysie są tylko mięsożerne, na wolności głównie jedzą sarny, polują też na małe gryzonie ptaki. U nas ta dieta jest troszeczkę inna, ale je między innymi wołowinę, króliki, kurczaki. Samica rysia euroazjatyckiego zazwyczaj rodzi od 2 do 3 młodych. Ciąża występuje średnio raz w roku. W ogrodzie zoologicznym rysie dożywają nawet ćwierć wieku.